Witam wszystkich. Nazywam się Magdalena Szeniawska i witam na webinarium pod tytułem Inspiracje w Świetlicy. Będziemy rozmawiać o pracy w świetlicy szkolnej i w tym celu zgromadziliśmy z nami pasjonatki pracy w świetlicach, doświadczone kierowniczki świetlic. Przedstawcie się proszę. Neta Krauzekarska, jestem kierownikiem świetlicy w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 342 w Warszawie. Dzień dobry, Daniela Różycka, też kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 154 w Warszawie. Ja nazywam się Beata Maciejewska, pracuję jako kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej numer 2 w Sochaczewie. Podczas dzisiejszego, dzisiejszego spotkania porozmawiamy o tym, w jaki sposób w świetlicy można kształtować kompetencje kluczowe uczniów, ale będziemy też rozmawiać o innych aspektach pracy świetlicy, o współpracy z kadrą szkoły, o tym, w jaki sposób współpracować z zewnętrznymi partnerami, jak realizować projekty. I jak angażować do współpracy rodziców. Ale rozpoczniemy od pierwszego tematu, czyli od tego, w jaki sposób można wspierać rozwój uczniów w trakcie zajęć świetlicy. Niektórych to pytanie zdziwi, bo niektórzy powiedzą, że w świetlicy dzieci spędzają czas po lub przed lekcjami. Jak wy to widzicie? No, dokładnie, właśnie. E, niestety świetlica często bywa miejscem, które jest e, niedocenione przez innych i uważa się, że dzieci są jakby e, na świetlice tylko po to, żeby e, pobiegać i spędzać sobie e, czas, a jednak odbywa się tam szereg zajęć e, inspirowanych i zainicjowanych przez e, wychowawców świetlicy, tak? E, na okay. przykład, między innymi projekty. Mhm. Jakie jeszcze? Powiedzcie, Beata, jakie yy, wy zajęcia organizujecie. Miejscem y, takie, jakie miejsce zajmuje świetlica w szkole, y, to jest, mogłabym powiedzieć, że to jest takie uzupełnienie w ogóle pobytu dziecka wypełniony czas y, y, od rana do wieczora, ale nie tylko y, aktywnościami y, stricte y, związanymi z uczeniem się, odrabianiem lekcji czy czekaniem na kolejne zajęcia, pozalekcyjne, ale też. Y, Mnóstwem innych aktywności, które no, powodują rozwijanie wszelkiej sfery dzie dziecięcej. Uh -huh. Nie chodzi tutaj tylko o skupienie się na nauce, ale też, nie wiem, zabawy, spotkania towarzyskie, nawiązywanie kontaktów między rówieśnikami. No, na podkreślenie zasługuje to właśnie ta ich otwartość, ale w takich sytuacjach pozalekcyjnych. Uh -huh. W ale w takich relacjach, w takich momentach swobodnych, tak jak, jak mówisz, mhm. jak a, jeszcze tak, jest to tak, wyglądało. Ale e, świetlica to mhm. też miejsce, gdzie a, jest szereg zajęć dostosowanych do możliwości potrzeb dzieci. Mhm. A, w, a, to jest doskonałe miejsce, gdzie wychowawca świetlicy może podążać za grupą, za dzieckiem, gdzie może a, proponować a, różnego rodzaju a, zajęcia, bo tak naprawdę a, nie jesteśmy ograniczeni ani ocenianiem, ani podstawą programową. Mhm. A więc y, mamy tutaj duże pole do popisu. Dokładnie mhm. jeszcze dodam, że wspaniale możemy roz, rozwijać kompetencje kluczowe uczniów, tak? Mhm. Właśnie w świetlicy, gdzie jest ten e, czas, żeby jakby całą sferą dziecka się e, zająć i, e, i postawić na rozwój tego dziecka w różnych obszarach. Tak. To o czym rozmawiałyśmy, kiedy y, szykowałyśmy się do, do tej rozmowy mm -hmm. i też y, w trakcie y, różnych dyskusji, że y, to odwołałyśmy się do koncepcji takich filarów edukacji, y, tego y, w jakim celu się uczymy. Tak? Uczymy się, aby wiedzieć, uczymy się, aby działać. Aby współpracować z innymi i aby być. I o ile lekcje, takie codzienne zajęcia szkolne według planu detetycznego odwołują się do pierwszego filaru. Natomiast, tak jak rozumiem to, o czym mówicie, to w świetlicy rzeczywiście można zaadresować te pozostałe cele edukacji. Pomagać dzieciom, działać aktywnie, współpracować z innymi i przede wszystkim być. Mm -hmm. Więc. Zapytam was dalej, bo bo powiedziałyście o tym, że to mogą być projekty. To jest swobodny czas, który dzieci spędzają w świetlicy. Jak jeszcze wspieracie rozwój kompetencji? Jakie jeszcze zajęcia oferujecie? No, nie jesteśmy ograniczeni jakimś ścisłym narzuconym z zewnątrz programem. Każdy z nas, każda z nas pewnie współpracując z wychowawcami i ze środowiskiem szkolnym, ustala i planuje zajęcia, które są włączone jak gdyby w, w codzienność. Natomiast ta różnorodność tematyczna czy związana z w różnych świetlicach z różnymi oczywiście kluczowymi hasłami, ale e, chodzi mi o to, że e, w, w takiej swobodnej e, atmosferze, jako powinna panować świetlicy, możemy poruszać przeróżną tematykę. I mhm. sprzyja to oczywiście e, różnym e, kompetencjom i możliwości ich rozwoju. Mhm. Taniec, śpiew, e, zajęcia e, sportowe czy rekreacyjne, czy po prostu sama pedagogika zabawy e, stwarza wiele pomysłów i możliwości do rozwoju y, dziecka w różnych sferach. Ma, może to nie jest e, e, stricte zajęcia, tak w rozumieniu zajęcia, ale mhm. jest to działanie. Na przykład współpraca z wolontariatem. Mhm. Tutaj działamy, możemy przeprowadzić e, razem z dziećmi e, akcje charytatywne mhm. e, czy Zapraszamy też wolontariuszy, którzy przychodzą do nas i e, bawią się z dziećmi, albo pomagają im odrabiać lekcje, jakoś e, chętnie dzieci odrabiają ze starszymi kolegami. Świetnym sposobem na spotkania właśnie ze starszymi e, dziećmi, którzy już młodzieżą właściwie, współpracujemy z liceum ogólnokształcącym i w, w trakcie tych spotkań mogę zaobserwować, że dzieci e, młodsze, nasi podopieczni, bardzo korzystają z doświadczeń tej młodzieży, już dla nich to są starsi koledzy, ale mimowolnie właśnie w takich sytuacjach uczą się właśnie tych chociażby relacji, nawiązywania różnych znajomości czy po prostu takiej otwartości w rozmowie. Sofie. A jak wyglądają te spotkania? Um, po zajęciach, po zajęciach e, swoich e, w, m, młodzież przychodzi do nas, oczywiście w ustalonych e, godzinach, ale wtedy też skupiają się na pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, ale też no, w swobodnych zabawach. Mm -hmm. I po prostu e, e, są takimi towarzyszami podczas zajęć prowadzonych przez wychowawcę, mm -hmm. ale świetnie realizują się jako pomocnicy, ale mm -hmm. dzieciaki uwielbiają mm -hmm. te spotkania. Ja jeszcze tutaj mogę wspomnieć właśnie. o tym, że my, jako e, kierownicy, piszemy też plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, tak? <coughs> czyli jakby już z góry planujemy e, to, o czym e, chcemy tym dzieciakom powiedzieć i co chcemy u nich kształtować. Są przecież tematy tygodnia, jest plan dnia, według którego dzieciaki e, działają, tak? mm -hmm. e, gdzie mogą właśnie skorzystać z pobytów na świeżym powietrzu i gdzie tam można realizować jakieś e, też nawet i projekty, i gry, i zabawy. Mm -hmm. e, u nas organizuje się też wycieczki. E, też właśnie wolontarystycznie, tak jak Aneta powiedziała, się tutaj włączamy, i jest bardzo dużo kół zainteresowań, i to się cieszy bardzo dużą tutaj popularnością wśród dzieci i rozwijamy i jest właśnie i Zumba, i nawet jest zajęcia z korektywy, tak? bo mamy takich wykwalifikowanych wychowawców w świetlicy, tak? I dzięki temu takie zajęcia mogą się odbywać. Opowiada te, wymieniłyście wiele różnych obszarów. Ja was teraz też będę pod, podopytuję, bo wiem, że za, każdą, za każdym z tych obszarów czy tematów, o których opowiadałyście, są też konkretne historie i zajęcia, które poprowadziłyście. Ciekawi mnie, bo zaczęłyśmy od wolontariatu. I mówiłaś, Daniela, o akcjach wolontariackich, które robicie w, w świetlicy. Jak to u was tak, wygląda? Tak. U nas to wygląda tak, że tak naprawdę angażujemy się w życie też i szkoły. Mhm. Często inicjujemy. Właśnie te, ten wolontariat w szkole, włączamy się w różne mhm. akcje. Pierwsza Takie akcja, akcja właśnie to, jest, to są pola nadziei, mhm. tak, gdzie zbieramy tutaj dla hospicjum domowego. I e, tutaj dzieciaczki kupują u nas e, cebulki żonkili, hmm. jako właśnie taki znak tego cierpienia. Potem te żonkile są sadzone z wychowawcami świetlicy, i na koniec, właśnie, zakwitają. I te pieniążki przekazujemy na hospicjum, ponadto mamy też. Yy... To była w tym roku się wydarzyło. Znaczy, cy powiem szczerze, że to, 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 to tak jest tak. Nie. To jest cykliczna akcja już od wielu, wielu lat. Mhm. Mhm. Po raz że chyba czwarty czy piąty w tym roku był też yy, dzień papieski mhm. w naszej szkole. Mhm. Tutaj znowu zbieramy na yy, dzieło nowego tysiąclecia, czyli na stypendia dla yy, uczniów z rodzin uboż z, uboższych. I to tak naprawdę. Yy, jest cały dzień zagospodarowany poprzez kremówki papieskie, poprzez wydarzenia, które się odbywają pod koniec dnia. Są to warsztaty, mhm. e, palimy na koniec światełko dla Jana Pawła II, mhm. występy I, dzieci. Jak zaczęło się takie wydarzenie? Bo mówisz, że ono w tej chwili jest, że ono zaczęło się w Świetlicy, ale jest akcją ogólnoszkolną tak. w tej chwili? Tak. Mhm. Jest jak akcją ogólnoszkolną, mhm. ponieważ... Yy, Zrodził się taki pomysł yy, i z nauczycielem religii, yy, naszym panem Arturem. Yy, tutaj wspólnie podjęliśmy właśnie takie działanie i rokrocznie włączają się do tego też inni nauczyciele. Także chcą, yy, przychodzą i co roku jest to kto yy, inny nauczyciel, yy. który. Yy, bierze swoje dzieciaki, nawet i z klasy, nie tylko ze świetlicy mm -hmm. i nas pomaga w tym, tak, a nauczyciele, na przykład świetlicy robią przeróżne warsztaty w tym momencie, są też e, turnieje piłki e, i siatkowej, i piłki nożnej, e, tak, jednocześnie różne, różne rzeczy się dzieją. Mm -hmm. związane ciągu tak. dnia. Tak. Mm -hmm. Ale od też, też takie Aha, u was. Aha. No, no to może... Mm -hmm. Aha. W każdym razie mhm. obok e, takich projektów ogólnoszkolnych e, w naszej świetlicy są współtowarzyszące temu e, imprezy. Na przykład takim e, cykliczną też e, u nas imprezą jest e, kiermasz, czy bożonarodzeniowy, mhm. czy wielkanocny. Tak, I tak. też środki z tych e, kiermaszy są przeznaczone na różne potrzeby. W tym roku e, wspieramy dziecko, e, które walczy z chorobą. E, natomiast e, przy okazji takich... E, pomocowych imprez, też pamiętamy o tym, żeby te dzieci jednak nauczyły się czegoś. A w mm. tym wypadku są to naprawdę cenne wartości. O niektórych z nich w ogóle nie ma mowy w domach. Natomiast w świetlicy jak najbardziej dzieci z tego korzystają. Mm -hmm. Czyli to, 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 co mówisz, to, to że dbacie i o to, co robicie, ale tak. też jak to robicie. Tak, tak? I jakby co dzieci wynoszą z, i co uczniowie wynoszą z, waszy, z waszych akcji. A powiedzmy to, czy, czy wy robicie akcje wolontariackie? Albo Robimy. Takie, Bardzo nie? chętnie. Mm -hmm. e, e, tak, to cała szkoła bierze udział. Tak, mhm. my jesteśmy inicjatorami. Czy wolontariat ma jakiś pomysł? I my się jako wychowawcy świetlicy i dzieci włączamy. To są różne akcje. Od teraz najbliższy to będzie kiermasz Bożonarodzeniowy. Jesteśmy w trakcie akcji Paczka dla psiaczka, czyli zbieramy różne rzeczy dla schroniska, ale też jeden z naszych wychowawców zapisał szkołę, bo to trzeba po szkołę do szkolnego klubu UNICEF. I wychowawcy świetlicy przeprowadzają akcje tak naprawdę dla całej szkoły, bo też co roku była jakby na koniec jest akcja: Uszyj laleczkę, pomóż troszeczkę, że dzieci w świetlicy, nauczyciele się teraz włączają szyją laleczki. Jest licytacja tych lalek, przepiękne. Każdy szy, je według swojego pomysłu, tak, czy to jest... Tak, tak. Ja mogę się włączyć, ponieważ moje dzieci akurat uczęszczają do szkoły Anety. I <noise> <O>. powiem szczerze, <noise> że, że naprawdę akcja się cieszy ogromną popularnością i dzieciaki i potem na licytacji. I e, to, jest, tak, chcą. to jest taka uroczystość, gdzie może brać cała społeczność szkolna. rodzice, mhm. dzieci, nauczyciele. Jakby inicja, inicjatorami są e, wychowawcy świetlicy, ale e, no teraz już jakby cała społeczność i to jest e, o tyle ważne, że wtedy człowiek sobie uświadamia, że świetlica to jest taka integralna część szkoły, że to nie jest jakiś twór obok, mhm. tylko to jest część A szkoły. Szczególnie ważne. dla młodszych dzieci. Tak. One tam świetnie się czują, realizują. Zresztą nawiązują takie relacje, których no nie mają okazji chyba podczas lekcji czy zajęć Dokładnie. takich y, w szkolnych y, nawiązywać. A to naprawdę przy odrobinie y, chęci i takiej... Y, umiejętnej motywacji wychowawcy naprawdę można y, spowodować, że niektóre dzieci pozamykane otwierają się i to bardzo... No ja dodam, że jeszcze tak. może u was też jest podobnie, że często zdarza się tak, że rodzic przychodzi odebrać dziecko ze, ze świetlicy, a dziecko, a dziecko płacze i nie chce iść do domu, także... Y... Tak, jest to miejsce, gdzie się dobrze czują. Ja jeszcze wrócę do tego, Beata, co ty mówiłaś, bo powiedziałaś o tym, że właśnie takiej ważnej rzeczy, o której też, y, też rozmawialiśmy wcześniej, y, to znaczy o takiej roli świetlicy w kształtowaniu kompetencji Potencji społecznych. Mm -hmm. I to, kiedy dzieci spędzają dużo czasu w trakcie formalnego nauczania, w trakcie lekcji, kiedy ta, ta swoboda jest znacznie mniejsza, mm -hmm. to właśnie w świetlicy mogą nawiązywać te mm -hmm. takie bardziej swobodne relacje. Tak jak rozmawiałyśmy, to też często y, powoduje, że może być więcej konfliktów. Dokładnie. Y, wymaga to więcej negocjacji, tak. y, y, ale też to jest to, mi, to jest to pole doświadczalne. Jeżeli tego nie będzie, to się tego nie mamy szans nauczyć. Tak, to jest czas wolny mhm. przecież dzieci, y, czas wolny dzieci, tak? I te mhm. dzieciaki nie są usadzone w ławce i nie mają konkretnych zadań, tak? mhm. tylko po prostu spędza... pierwsze co przyjdą po lekcjach, co chcą się pobawić swobodnie. I tak. wtedy dochodzi do różnych interakcji, gdzie wychowawca, świetlicy musi reagować, mhm. ale przy wsparciu Myślę, że ważne jest też wsparcie wychowawcy w tym momencie. Jeżeli my jednotorowo działamy, wymyślimy jakiś system motywacyjny dla danego dziecka, który popadnie w konflikt, może zaczyna się zachowywać agresywnie, bo <coughs> bywa i też tak, <coughs> to możemy zdziałać naprawdę wiele. Czyli system motywacyjny, jak, jak to robicie, jak motywujecie? Y motywujemy, w, tak naprawdę ja dałam wolną rękę swoim dziewczynom pracującym na świetlicy i każda z nich może stworzyć swój system, no to różnie bywa, jest system kropkowy, jest system tak zwane słoneczko, tutaj na zasadzie trochę oceniania kształtującego, Aha. pod tym względem, że chcieliśmy ukazać tylko te dobre strony, tak, jakby Aha. nie ma kar, tylko są punktowane dobre strony dziecka i dziecko dostaje promyczek za właśnie za dobre zachowanie i te promyczki rosną i tworzy się słoneczko. Są też uśmiechnięte u młodszych dzieci, uśmiechnięte, zadowolone buźki bądź niezadowolone. Także każdy z wychowawców ma swoje pole. Nie wiem, jak to u dziewczyn mhm. wygląda. Mnie się wydaje, że to jest też dobry moment na to, żeby wychowawcy, którzy chcą i lubią pracować w świetlicy, mogli się rozwinąć tak właśnie wychowawczo, tak, tak mhm. też... Swoje umiejętności wychowawcze każdy z nas jakieś posiada, ale to jest też do, moment do tego, żeby poszukiwać rozwiązań różnych. No, czerpiemy ze wsparcia oczywiście koleżanek kierowniczek, czy wymieniamy się doświadczeniami, ale no, każdy musi znaleźć ten swój sposób na grupę. Nie bać się, o, o, rozmawiać z dużą grupą zróżnicowaną pod względami wiekowym i potrzeb, ale żebyśmy mogli z nimi swobodnie porozmawiać. Czy prowadzicie też jakieś zajęcia albo ćwiczenia? Proponujecie dzieciom, kiedy one mogą w takiej grupie się nauczyć pracować albo komunikować? Ja prowadzę takie zajęcia umiejętności społecznych. Mhm. I w zależności od tego, jaka to jest grupa wiekowa, ale to można uczyć dzieci chociażby proszenia o pomoc, mhm. czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy... No właśnie unikanie bujek, to są to coś w rodzaju tusów. Uh -huh. e, pro, e, prowadzi się sama, czy twój e, wychowawcy? Um, moi wychowawcy nie prowadzą, uh -huh. ponieważ to trzeba być przeszkolonym, uh -huh. więc. Y, um, Moja koleżanka i ja, tak, Aha. jesteśmy przeszkolone w tym kierunku, ale myślę, że wychowawcy e, przy nawet takich e, codziennych Dzieciowne. sytuacjach, e, z, swoim przykładem, e, czy rozmową, e, czy wskazywaniem na dobre przykłady wśród rówieśników, e, może nawet całkiem nieświadomie prowadzą. E, Mhm. Tego rodzaju oddziaływania. Ja, jeszcze mhm. powiem o swoim doświadczeniu, tak. ponieważ e, modnym hasłem dzisiaj to jest storytelling i e, wykorzystywanie przeróżnych historii przy okazji różnych zajęć, e, czy to plastyczne, ale mhm. czy też takie stricte wychowawcze, bardzo fajnie e, oddziałuje, bo e, w kameralnej atmosferze, w mniejszej grupie, bardzo łatwo zainteresować dziećmi. Oczywiście trzeba y, to, o czym mówimy, y, musimy mieć to przygotowane, przemyślane i y, musimy wiedzieć, y, czego dotyczy y, y, źródło. Natomiast y, nie jest to y, jakaś narzucona forma i, i sztuczna dla dzieci. Dzieci bardzo chętnie nas uzupełniają, dopytują i jest to moment rzeczywiście na przekazanie, im, podkreślenie jakichś wartości, na które chcemy zwrócić uwagę. Po na zajęciach świetlniczych mm -hmm. nie musi być cicho. Nie, dokładnie. Nie <laughs> można musi... pracować i rozmawiać. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. <laughs> Powiedzcie w takim razie, bo rozmawialiśmy trochę o akcjach wolontariackich, o, teraz o kompetencjach społecznych. Powiedzcie jeszcze o jakichś innych aspektach tak, Waszego działania. Wiem, że też, tak jak mówiliście o swobodnej pracy w świetlicy, że to jest dobre miejsce, żeby robić na przykład projekty młodzieżowe, ucznioski, jakby ich nie nazywać. Jak to mm -hmm. wygląda u Was? Hmm. Tak naprawdę w mojej szkole w mojej świetlicy projekt rozpoczął się bo był konsekwencją jakby tutaj Akademii Liderów Oświaty, tak? mhm. Tutaj jakby ja chciałam wdrożyć to moja, moja taka innowacja, żeby w świetlicy prowadzić projekt. Zaangażowałam się mhm. tutaj z Anetką. Chciałyśmy wspólnie zrobić coś dla naszych świetlic. Był to projekt pod nazwą z historią za pan brat, wiwat niepodległa. <coughs> I tutaj e, fajnie włą włączyli się do pomocy nam harcerze, ponieważ jedna z moich w w wychowawców świetlicy to jest pani druchna, która też ma e, swoją gromadę zuchową i drużynę harcerską, i razem po prostu wspólnie działaliśmy i robiliśmy projekt. Mm -hmm. Czyli to był pierwszy projekt, który. który dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie to był pierwszy projekt. Mm -hmm. e i jak to się rozpoczęło? Skąd był w ogóle pomysł? Czy to właśnie w trakcie Akademii y, pa, w ogóle wpadłyście na Akademię? Tak, tak. Aha. Podczas Akademii, a w związku z tym, że, była, że było stulecie tak, odzyskanie niepodległości mhm. Polski, stąd też y, akurat taki projekt, ja jeszcze mhm. dodam może tutaj, y, że pozyskałam y, mhm. finanse, tak, tu w, w sumie we współpracy też i z rodzicem. Okay. E, I projekt był finansowany. Otrzymaliśmy grant 5 tysięcy, który mógł być przeznaczony właśnie na, uh -huh. e, na ten projekt, e, co bardzo go ubogoci, ubogaciło, tak? Bo jednak uh -huh. e, można było fajne rzeczy odsyło. wam się zrobić. Było dzięki temu tej... wycieczki. Wycieczki uh -huh. historyczne po Białęce. Zaprosiliśmy też do współpracy Fundacji Awe uh -huh. e, pana Bartka Włodkowskiego, e, gdzie on e, właśnie dziecieczkami e, jeździł i opowiadał o ważnych miejscach historycznych u nas na Białęce. Ponadto zrobiliśmy grę miejską. Gra była przecudowna, była na starówce. Tutaj duże zaangażowanie harcerzy, którzy nas wsparli. Poznawaliśmy właśnie miejsca związane z Piłsudskim i jego działalnością. Na koniec w Ogrodzie Saskim zakończone było to ciepłą pomidorówką, pączkiem. Także było bardzo miło i sympatycznie. Co, rozumiem, że to był pierwszy projekt. Co was najbardziej zaskoczyło albo co was, dla was było takie... No Nowością w takiej formie działania? Nowością mhm. to to, że może być niepowodzenie Aha. <gry> i że to jest w porządku w projekcie. I takie uświadomienie sobie ważne, to żeby później świętować ten sukces. Mhm. Żeby o tym nie zapominać, że to jest ważne. Zarówno dla dorosłego, jak i dla dzieci. Dokładnie. Ja, Bo jakby zapominamy o tym. Mhm. Ja jeszcze dodam y, to, że y, trzeba mieć taką umiejętność przy realizacji projektu, y, żeby. Y, umieć umiejętnie rozdzielić pracę, mm -hmm. żeby, bo ja na przykład zrobiłam ten błąd, tak, gdzie się mm -hmm. potem okazało, że za zbyt dużo rzeczy chciałam zrobić, jakby wziąłam na siebie, mm -hmm. a jednak trzeba to rozdzielić i wtedy jest po prostu łatwiej, jak ludzie ze sobą współpracują, dzieciaki współpracują, jest o wiele łatwiej. Mm -hmm. A skoro wspomniałaś o współpracy, to powiem, że w, w, moim, w moim środowisku, nie tak wielkim jak w waszym warszawskim, hmm. ale też można robić projekty, nawet w mniejszych środowiskach czy w mniejszych miejscowościach. I czasem niektórzy myślą, że w mojej świetlicy jest, Pięć osób przewija się przez pół dnia. Wcale nie, nie będę się wysilał, bo one za chwilkę odjadą autobusem do swoich domów. Ale to nieprawda, bo naprawdę przy odpowiednim podejściu, przy zaangażowaniu dzieci, przy dobrym pomyśle, naprawdę możemy to zrobić. To jest kwestia chęci i zaangażowania, odpowiedniej motywacji. Jeżeli pracujemy w miejscu, do którego chcemy przychodzić, lubimy. To dlaczego nie no, potnąć kogoś. Ja, ja też mhm. was dopytam, bo właśnie czy y, macie doświadczenie też w prowadzeniu projektów takich uczniowskich, czy, y, czy zdarzało Wam się z waszymi grupami y, prowadzić takie projekty, które byłyby y, gdzieś wymyślone przez dzieci, i wspierać jakby ich, y, ich rozwiązania, ich pomysły. Co też y, pokazuje takie metody mhm. prowadzenia y, projektów uczniowskich, można zerknąć do tego. Ja wiem, że świetlica też jest miejscem, gdzie to, można, gdzie to można robić. Czy macie w tym doświadczenia? Ja nie mam. Mhm. To znaczy, my teraz zaczęliśmy z koleżanką wspólnie, mhm. e, korzystając z CO właśnie, mhm. młodzi w akcji mhm. i jesteśmy na etapie właśnie realizacji, gdzie angażujemy dzieciaków. One poznają gry swoich dziadków, angażujemy też e, i e, starsze osoby. Mhm. Także działa to i mamy jeszcze w zamyśle też e, kolejny projekt, to jest e, poznajemy zawody naszych mhm. rodziców. I rodzice chętnie się zgłaszają, chcą, chcą przychodzić. mamy tatę, który jest y, pilotem, chce przyjść, poopowiadać. Y, także Czyli ruszacie teraz z dwoma tak naprawdę. Do, znaczy jeden trwa, praktycznie, mhm. a z drugim chcemy ruszyć y, po nowym roku. Tam my też ruszamy proponowanym przez CEO, poczytajmy. Mhm. Ja też przymierzam się do tego właśnie tytolniczego projektu. Tak, to, to, to jest e, dobra forma dla e, wychowawcy, który na przykład nie czuje się jeszcze na siłach, żeby sam zainicjował mhm. projekt, bo tak mhm. naprawdę korzystamy tutaj e, z gotowej propozycji mhm. e, i mamy też e, wsparcie: tak, e, no doradcy czy, czy takiego mentora, mhm. że w każdym to, momencie to możemy to. się. E, tak, bo tutaj dużo opowiadałyście o takich już y, dosyć mhm. y, no, takich y, ambitnych projektach, tak? Mhm. I wiem, że macie do, właśnie dużo doświadczenia i, i pasji, i, y, ale właśnie też doświadczenia w robieniu różnych rzeczy. Ale to, co teraz mówisz, jest też ważne, że można stawiać kroki w tej, mhm. w tej pracy w świetlicy i można korzystać z materiałów, które już są. Rozumiem, tak. że one często są skierowane do nauczycieli, do sali lekcyjnej, ale można je rozumiem przenieść albo zaadaptować do swoich potrzeb. Tak, ale już mhm. e, pojawia się oferta też mhm. dla nas, mhm. dla wychowawców mhm. świetlicy. Mhm. Tak? tak, coraz częściej. Ja to w ogóle jestem nie wiem jak dziewczyna, ale jestem bardzo zadowolona, że w ogóle y, słuchają nas Państwo, a y, mamy okazję powiedzieć cokolwiek o, o pracy świetlicy. To, to nie jest tak, że my tam jesteśmy za karę naprawdę, słyszymy z tego, co robimy. No, i chciałbyśmy chyba to tak. upublicznić. A ja, bardziej. Jeszcze, a ja jeszcze dodam odnośnie tych projektów, że e, często, właśnie jak Aneta wspomniała, że wychowawcy nie czują się na siłach, mhm. e, żeby ruszyć z jakimś projektem. I nasza duża rola, mhm. nas, właśnie jako kierownika świetlicy, e, żeby zaangażować i żeby pokazać tą drogę, tak, którą można iść, bo e, ja zachęciłam właśnie jedną moją panią wychowawcę świetlicy właśnie do tego, żeby spojrzała wysłałam na szkolenie i mhm. przyszła zachwycona. Jak ona już jest zachwycona, przekaże kolejnej koleżance, mhm. Za, zaangażuje y, kolejną osobę, tak? bo mhm. często jest tak, że kierownika się nie, no, no, kierownik wie swoje, samotne. tak, y, a Samotność jednak libera. jak zaszczepimy coś chociaż w jednym wychowawcy świetlicy, to gdzieś to dalej się rozkrzewi też. Nie, no, oczywiście dużym szczęściem jest móc pracować ze zmotywowanymi już wychowawcami, natomiast nie zawsze się tak zdarza. Czasem rzeczywiście kadra świetlicy jest takim trochę zlepkiem, no, i naszą rolą jest to, no, jakoś zintegrować i no, wspólnie podziałać. Współdziałając naprawdę na, na twoich wychowawców. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że mam chyba szczęście do, do ludzi i yy, lubię pracować z dorosłymi i um Staram się bazować na tym, co każdy już ma wypracowane i na tych umiejętnościach, i na tej sferze, którą dana osoba, dana koleżanka lubi po prostu. Dokładnie jeżeli ktoś dobra. jest dobry w śpiewaniu, naprawdę zajęcia muzyczne pięknie mogą wybrzmieć. Ktoś inny woli z dziećmi tylko się pobawić i też fajnie, bo przy okazji można przemycić różne treści. Natomiast jeżeli nie mogę zmusić kogoś do prowadzenia zajęć, w których naprawdę się źle czuje, on sam, Hmm. Jeżeli do swoich m, wykonywanych działań dołączymy trochę pasji, naprawdę we, można zdziałać wiele. Y tak i no. jeszcze tutaj e, musimy motywować, no. tak? E, właśnie do tego e, zachęcać do działań, pokazywać, mhm. wskazywać nieraz drogę, które trzeba kroczyć, żeby rozwijać też ich pasję. Bo niestety nie oszukujmy się w naszym zawodzie, e, gdzie praca nie jest lekką pracą, bo jak przyjdzie na świetlicę grodzie ci, mhm. które chcą skorzystać z czasu wolnego, jest głośno, to jest praca w hałasie, tak? Mhm. E, I często ludzie się wypalają. Mhm. E, chwalić za to, co zrobią, za jakieś drobnostki, tak? E, chwalić i motywować. To jest taki mój sposób. Ale też słuchać w tak, świetlicy. Oczywiście. Bo oni też przychodzą do nas, tak? I, i myślę, że kierownik świetlicy powinien e, słuchać tych propozycji i być tak naprawdę otwartym. Oferty. I mhm. nawet czasami e, przyznać się do tego, że myślałem, że to będzie super, a jednak ktoś z boku mhm. mówi, że tak będzie lepiej, tak? Mhm. Oczywiście duże pole e, takiej wolności trochę e, ma wychowawca świetlicy i może e, rzeczywiście samodzielnie e, pomyśl, wykonywać to, co sobie sam zaplanuje. Bo e, mhm. rozumiem, on nigdy nie zrobi nic, e, że tak powiem, od, odbiegającego od tematyki e, daleko. Mhm. Ale e, zawsze to jest taka wartość dodana tego wszystkiego, że e, jeżeli sprawia przyjemność to, co zrobię i... Widzę efekt. No to super, jeżeli się cieszę, z tym jeszcze biorę w tym udział, naprawdę. Nie wiem, no pewnie wszędzie jest taka szara codzienność, gdzie pojawia się trochę nudy, trochę wypalenia, trochę zmęczenia, dochodzą różne sytuacje domowe, prywatne, dochodzą różne nastroje dzieci, ciśnienie raz jest wyższe, raz jest niższe. No różnie bywa i wszędzie tak bywa. To, że mówimy o tych naszych osiągnięciach, to nie znaczy, że u nas jest tak wspaniale. Jest. Czasem naprawdę musimy się tak, mierzymy się z różnymi Musimy różnymi się różnymi. wzajemnie motywować, tak. żeby e, przyjść do pracy. Natomiast e, musimy mhm. patrzeć na to tak trochę szerzej i naprawdę jesteśmy potrzebni w szkole. Mhm. E, a co was, co was motywuje do Waszej pracy? Powiedziałaś, Beata, właśnie już mhm. o, o tym, co Ciebie motywuje jako kierowniczkę, tak, prawda? I, tak. I tak jest spojrzenie na tą szerszą perspektywę. No, ja nie mnie da. motywuje, same dzieci mnie motywują tak naprawdę. Ja uwielbiam pracę z dziećmi, uwielbiam patrzeć na tą ich radość, jak się im mm -hmm. coś daje, e, patrzeć na ich zaangażowanie. Ja akurat prowadzę gromadę zuchową mm -hmm. i e, naprawdę dać dziecku kawałek pudełka kartonu, gdzie robiły czołg ostatnio. Gdzie dzieci są super zaangażowane i potem wymyślanie do tego różnych zajęć, to daje taką siłę i motywację mi. I oczywiście dobre relacje z dziewczynami w zespole. To też daje właśnie taką siłę do tego, ale o te relacje trzeba dbać i mhm. trzeba się troszczyć, bo. No właśnie, jak powiedziała Beata, są różne e, sytuacje, nawet i życiowe, tak. E, każdy ma rodzinę, dom, nieraz przyjdzie w różnym humorze, może się wypalić, żeby wspierać też. E, ja jako kierownik, tak, muszę spojrzeć też trochę z drugiej strony, tak? że, że to jest też człowiek, który ma swój dom, który ma swoje problemy i czasami może e, mu być trochę trudniej. E, I wtedy go wesprzeć. I to po prostu dobre relacje z innymi ludźmi. To motywuje. No, Dla mnie motywacją to też są dzieci, tak? Ich zadowolone miny, A to kiedy czasami się spotykam z rodzicami i e, oni potrafią powiedzieć, że moje dziecko uwielbia chodzić do świetlicy. No, to, to tak dokładnie jest to. dla mnie takie bardzo przyjemne, ale też zawsze przekazuje zespołowi. E, I to, że mój cały zespół jest zadowolony. Że jest w tym miejscu, że, że może coś robić, że są ważni. Te takie wszystkie informacje z zewnątrz od mm -hmm. nauczycieli, czy moi pani dyrektor, że my dużo robimy i że nas widać, tak, że, jest że jesteśmy tacy doceniani. Mm -hmm. I myślę, że to powolutku się już zmienia, że to miejsce jest doceniane. Tak ja jeszcze dodam, że właśnie fajnym, mm -hmm. e, fajną sprawą na to, żeby e, pokazać świetlicę jest galeria. Na stronie szkoły, no tak. w zakładce świetlica, mm -hmm. właśnie są umieszczane e, zdjęcia z różnych e, działań. E, które przeprowadzają wychowawcy świetlicy z wychowankami. I to jest właśnie fajne miejsce, żeby pokazać tą działalność świetlicy. Mm. Nasza świetlica ma miejsce w kronice szkolnej też. O, my mamy swoją kronikę. <laughs> Świetlicę <mam Aha>. akurat. <laughs> Powoli myślę, że się właśnie prze, przechodzimy w taką stronę tego, w jaki sposób pokazać działania świetlicy i też to, co zbliża nas do tematu, jak angażować rodziców do współpracy. Mm -hmm. To jest też jedno z pytań, które zadali nasi widzowie. Przypominam i zachęcam do tego, że można zadawać pytania również do naszych panelistek. Więc w jaki sposób wyangażujecie rodziców? Wiem właśnie, że poprzez galerię i poprzez pokazywanie na Dokładnie. bieżąco tego, co robicie. Ale jak jeszcze? My mamy na przykład Świetlicowy Dzień Rodzinki. To jest corocznie impreza dla rodziców i dla dzieci, gdzie właśnie też rodzice mogą zobaczyć, mogą się zintegrować i z wychowawcami świetlicy, z całą społecznością właśnie szkolną. To jest taki... Y po, po południu w tygodniu, czy to, to z jest, to jest po południu w tygodniu na wiosnę, gdzie właśnie rozstawiamy swoje takie kiermasze małe, robimy coś też dla dzieci, są występy dzieci i to jest właśnie taka integracja tej społeczności świetlicowej wraz z rodzicami. To jest jedno. Teraz z radą, Rodzicy, z radą rodziców przeprowadzamy, na przykład projekt Podziel się zabawką, gdzie rada rodziców nas wspiera, wysyła wiadomości, rodzice przynoszą na przykład różnego rodzaju zabawki. Do świetlicy, tak? Wiem, że ostatnio moja wychowawca, 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 mój wychowawca świetlicy wysłał do rodziców taki apel, że będzie robiła z dziećmi zamki i poprosi o duże kartony. I dostała tyle kartonów, że pół świetlicy po prostu było kartonów. Także trzeba się zwracać do rodziców, zachęcać, angażować. Był czas, że zapraszaliśmy rodziców na warsztaty. Teraz też jest właśnie jedna dziewczyna, chce zarobić warsztaty bożonarodzeniowe. Mm -hmm. bo to już będzie po południu, gdzie w miłej atmosferze przy ciasteczku, herbatce rodzic z dzieckiem, z wychowawcą świetlicy będzie mógł na przykład zrobić aniołka z gliny, czy też tak jakąś inną rzecz. Po prostu być otwartym mm -hmm. do rodziców. Aneta, jak to, jak u was? To podobnie jak u Danieli, tak? Był taki rok, kiedy wspólnie właśnie z radą rodziców, czyli z tymi przedstawicielami, zbieraliśmy różnego rodzaju gry, zabawki, artykuły plastyczne. Rodzice a, też bardzo a, wspierają nas finansowo, bo bez ich finansowej pomocy a, nie moglibyśmy działać na takim poziomie i zorganizować a, tak pięknej przestrzeni a, dla dzieci, żeby czuły się tam a, dobrze i bezpiecznie. Ale to też wszelkiego rodzaju e, właśnie spotkania z nimi, tak? Czy przedstawienie jakiegoś ciekawego zawodu? Mm. Czyli kiedy oni rozumiem przychodzą, przedstawiają swoje. Tak. tak? Mhm. Była też kiedyś był kiedyś taki czas, ale to było kiedyś, kiedy e, angażowaliśmy rodziców do e, czytania wspólnego, ale, to ale rodzice też się angażują przy takich. E, Indywidualnych, jest to i taka indywidualna współpraca wtedy, kiedy albo mówimy o sukcesach dziecka, albo wtedy, kiedy mamy problemy, tak? I wtedy mhm. angażujemy rodziców, no bo jest to ważne miejsce i chcemy mieć i z wychowawcami, i ze specjalistami, i z rodzicami wspólne działania. Mhm. A w jaki sposób y, docieracie do nich? W jaki sposób ich, y, bo też y, wiemy, że w, w, nie jest łatwo dotrzeć, tak? Rodzice też mają mało czasu, mm -hmm. czasami brakuje im motywacji. Y, w jaki sposób to, mm -hmm. to robicie? Nie ja nie? Bo to taki mam taką innowacyjną mhm. metodę w tym roku wprowadzoną, bo zawsze na początku roku odbywało się spotkanie dla rodziców ogólne, gdzie ja przedstawiałam wszystkich wychowawców świetlicy i opowiadałam o świetlicy, tak, czego można się spodziewać, jak wygląda. Głównie przychodzili na to rodzice nowych dzieci, które zostały zapisane do szkoły, a w tym roku zrobiłam inaczej i w tym roku każdy wychowawca, bo u mnie jest tak, że wychowawca świetlicy ma swoją klasę, grupę i jedną jedyną z jednej klasy, tak, to mhm. są Dzieci. Każdy wychowawca świetlicy wszedł na zebranie na początku roku i się przedstawił, i powiedział też kilka słów o świetlicy. Rodzic mógł poznać po prostu, kto będzie się opiekował ich dzieckiem mm. na świetlicy i co, co dana pani po prostu tak. Prezentuje i czego będzie można oczekiwać mhm. od pracy świetlicy? Znaczy, u mnie o tyle jest troszkę inaczej, ponieważ u mnie jest mała, mała szkoła. Daniela ma więcej na świetlicy w grupie niż u mnie w szkole dzieci, ale y, to też nie jest powód do tego, żeby zaniedbywać tą sferę i współpracę z rodzicami. Y, przy y, Powiem tak. We wrześniu znamy już wszystkich rodziców dzieci. Mm -hmm. Natomiast docieramy do nich w taki najbardziej tradycyjny sposób. Telefonicznie czy przez codzienne kontakty przy odbiorze mm -hmm. czy przyprowadzaniu dzieci do świetlicy. Ale też bardzo często zwracamy się do nich w formie pisemnej po prostu. Czy jest to jakaś prośba, czy zaproszenie, czy po prostu inform, przekazywanie informacji. Staram się zapraszać na indywidualne rozmowy z kierownikiem świetlicy. Wtedy wszyscy się cieszą. Natomiast żeby wyjaśnić sytuację albo no, zasygnalizować jakiś problem, jeżeli, jeżeli zaistnieje. Ale wykorzystujemy też zebrania ogólne z rodzicami do, do tego, żeby spotkać się i przekazywać albo zapraszać. Mamy na nawet zebrania, wiosnę... zebrania takie szkolne, czy tak? Przy okazji zebrań takich szkolnych, klasowych. Na wiosnę zawsze u nas też jest taki dzień rodziny o, i wtedy świetnica ma pole do popisu. No, ale... U nas w szkole jest dzień otwarty, kiedy rodzice mogą poznać szkołę, i zawsze też są otwarte wszystkie świetlice dla tych nowych osób, które przychodzą do naszej szkoły. No, to u nas jest podobnie jest taki dzień, tak zwany, adaptacyjny dla, tak, dla nowych dzieciaczków. I dzieciaczki do najpierw do wychowawcy klasy później przychodzą na świetlicę i już poznają się z wychowawcą świetlicy, który przeprowadza z nimi tam dziesięciominutowe zabawy, żeby dzieciaczki oswoiły się mm -hmm. z miejscem, gdzie będą też przychodziły. E, jeszcze dodam, że u nas na przykład angażuje się, może u dziewczyn też, rodziców y, do opieki. Na przykład podczas wycieczek, y, podczas wyjazdu na basenę rodzice mm -hmm. się angażują i nas wspierają w tym, tak? Wiemy też, że angażowanie rodziców jest czasochłonne i pracochłonne. To nie jest łatwo, żeby dotrzeć do zapracowanego rodzica. Ale powiedzcie, co Was motywuje? Co daje zaangażowanie rodziców? Mnie się wydaje, że każdy rodzic przebywa ze swoim dzieckiem oczywiście od rana do wieczora. Ale to nieprawda, bo to chyba wychowawca świetlicy, który ma kontakt z dzieckiem bezpośrednio. Czasem wie więcej niż rodzic o takim bieżącym, codziennym życiu i funkcjonowaniu dziecka w szkole. Y, możemy naprawdę współpracować i y, wymieniać doświadczenia, informacje, wspierając i y, no, tą, tą sferę wychowawczą dziecka. Y, mogą u nas zasięgnąć wielu informacji ciekawych, rodzice, którzy są szczerze zainteresowani, w, w którym kierunku brnie ich dziecko, brnie, albo wręcz y, skrzydła rozwija. Natomiast y, y, nie unikamy tych kontaktów i naprawdę oczekujemy też wskazówek czasem od rodzica. I to taka wymiana tych myśli wychowawczo-pedagogicznych na początku roku, na początku w ogóle kształcenia w tych młodszych klasach jest niezwykle cenna. A rodzic może naprawdę wiele dowiedzieć się od wychowawcy świetlicy, jak funkcjonuje jego dziecko, chociażby w zróżnicowanej wiekowo grupie rówieśniczej. W ogóle w grupie? No mhm. właśnie. Jak się bawi, czy chce, czy psuje zabawa dzieciom, wchodzi w środek, bo jest w centrum zainteresowania, czy też wycofuje się przy no, różne sytuacje i różne recepty na to. No, recepty takiej ogólnej nie ma, ale indywidualnie możemy pomóc i wspierać rodzica. Ja tak. myślę, że motywacją to jest znowu dziecko. Oczywiście. Mhm. Bo to tak naprawdę ono jest tutaj w centrum uwagi, mhm. a my dorośli ze sobą współpracujemy po to, żeby. W przyszłości tak. był to młody, fajny człowiek. Takich swobodnych, w takich swobodnych <grym> sytuacjach y, y, dziecko wyzwala w sobie jakąś taką y, aktywność, że to właśnie my możemy wychwycić to, że on jest uzdolniony tanecznie. No właśnie, on hmm. w ogóle nie słyszy, nie rozumie, co się do niego mówi, ale jak się włączy muzykę, to on zaczyna wtedy inaczej funkcjonować. No dobrze, to tak samo może być ze sportem. Y, no, nie nauczy się tabliczki nożenia, ale jak będzie rytmicznie wybijał sobie e, tam piłką e, bramkę. Naprawdę możemy dotrzeć sposobem. Trochę sposobem. Tak, niejednokrotnie rozmawiamy. Ja na przykład rozmawiam jednokrotnie z rodzicami, bo i. Właśnie opowiadając, że zauważyłam, że y, dziecko jest na przykład niezwykle y, rozwinięte ruchowo, to może właśnie Panie. trzeba zapisać uh -huh. tak uh -huh. na jakieś zajęcia uh -huh. i rodzice, no tak, faktycznie, ma pani rację w, trzeba, to, trzeba spróbować. Y, bo na przykład dziecko, które przyszło tak do pierwszej klasy, też zauważyłam, że jest faktycznie, może trzeba zapisać gdzieś albo jeszcze rozwijać, a może właśnie na koło zainteresowania świetlicy, bo dziecko bo dziecko to lubi. Także my możemy podpowiadać uh -huh. też o, y, nie? Bez rodzicom bez Przeć, bo nieraz rodzic przyjdzie do szkoły, też jest zagubiony, bo na przykład jest to jego pierwsze dziecko, nowe środowisko, nie do końca umie się odnaleźć. Tak? To myślę, że my możemy właśnie wspierać rodzica też. Też taka nasza rola. Aha. Bardzo dużo y, organizowanych jest przeróżnych konkursów czy przeglądów. I wtedy, kiedy y, na przykład z, zrozumiemy, że dziecko no, realizuje się poprzez śpiew, jeżeli on, on ma... Okazję do tego, żeby zaistnieć w ogóle, bo to niekoniecznie musi zdobywać pierwsze miejsca w olimpiadach czy w konkursach przedmiotowych, ale takie zaistnienie dziecka, najpiękniejszy rysunek w, w sali, czy w klasie, mm -hmm. czy w świetlicy mm -hmm. naprawdę dużo robi. No, dzieciaczki w mojej szkole spotykają się z przedstawicielami świetlic z innych szkół. Sąsiednich. I y, to też jest taki trochę y, jak w teatrze, y, ale są i widzowie, i y, artyści, bo y, no wymieniamy te role i nie zawsze ci sami uczestnicy y, występują, ale y, to jest moment na to, żeby. Te dzieci, które są troszkę wycofane, albo takie, które no nie mają szansy w Olimpiadzie Matematycznej, zaistniały właśnie. Takie mm. budowanie sukcesu, poczucia, że w czymś jestem dobry, naprawdę ważne. Ale jeszcze dodam, że też są organizowane konkursy dzielnicowe, właśnie świetlicowe stricte. I tutaj właśnie też my możemy e, uczestniczyć w konkursach e, dotyczących e, w konkursach muzycznych, w konkursach sportowych. Jest bardzo dużo takich konkursów, gdzie my też wyławiamy właśnie te mm. talenty, dzielnicowe. Tak różne talenty, bo w klasie to dziecko korzysta z tak, jakichś olimpiad, konkursów przedmiotowych, a u nas gdzieś ta sfera właśnie takiego rozwoju y, może zostać zauważona. Takie właśnie chcę tutaj wyraźnie podkreślić, że rozmawiamy o różnych aspektach działania świetlicy takiej waszej codzienności, ale cały czas przewija się ten aspekt e, wychowawczy, budowania na mocnych stronach, uh -huh, e, uh -huh. rozwijania zainteresowań w konkretnych e, kierunkach, ale też umiejętności właśnie współdziałania z innymi, tak? uh -huh. czy, e, czy prezentacji? E, to są to wszystkie, te wszystkie ważne elementy, które się składają na, na tą funkcję, którą świetlica może pełnić. W, e, w szkole i w życiu dzieci. Um, zaczęłaś też mówić, um, porozmawiamy może trochę też o współpracy z zewnętrznymi partnerami, mhm. współpracy pomiędzy świetlicami. Mhm. Um, wy jesteście um, przykładem mhm. takiej współpracy. Tak. <laughs> um, czy powiedziałbyście, jak to się zaczęło? Jak, jak wygląda wasza współpraca na co dzień? <laughs> Jak to się zaczęło? Zaczęło się tak naprawdę: to pan dyrektor zaprosił kierownictwo z sąsiedniej szkoły do naszej szkoły. Zaprzyjaźnionej. Zaprzyjaźnionej. <laughs> I tak się poznałyśmy. I to już było ładnych parę lat temu. I od tamtej pory tak naprawdę, naprawdę służymy sobie doświadczeniem. Nawet jako kierowniczki, nie tylko jeżeli chodzi o sferę właśnie tą wychowawczą dotyczącą dzieci, ale na przykład sferę dokumentacji też, tak, Dobra, gdzie możemy się wspierać wspólnie właśnie wymieniać doświadczeniami różnymi. Wspierać nawet jako kierowniczki, tak? bo nieraz mamy też trudne sytuacje, gdzie potrzebujemy też jakiegoś wsparcia, żeby nawet ze sobą mhm. porozmawiać i wymienić się doświadczeniami i tak to jest, czy właśnie przy realizacji projektu. Ciekawych y szkoleń y dla kłopotniców. Niech to wygląda na co dzień. Spotykacie mm -hmm. się raz w miesiącu, raz, y raz w roku. Y to znaczy, my my yeah. ze sobą mamy kontakt tele telefoniczny przede mm -hmm. wszystkim. Ale też y, swego czasu była taka sieć y, kierowniczek y, z dzielnicy Białęka. Mm -hmm. Się spotykałyśmy, to było raz do roku. Tak. Na początku roku ustalałyśmy y, właśnie te konkursy dzielnicowe, i też się wspierałyśmy w dokumentacji, rozmawiałyśmy na temat y, radzenia sobie, tak? czy, y, czy z trudnym uczniem, czy ze wspieraniem uczniów. Czy z dziennikiem? Czy zajęć... dokładnie z grupą tak, świetlicową y, dokładnie wspierała nas pani Metodyk i y, mhm. y, też y, jakby y, ona nam pomogła zmienić trochę dziennik zajęć świetlicowych, żeby był dostosowany bardziej do świetlicy, bo też trzeba o tym powiedzieć, że niestety tą dokumentacją świetlicy mało kto się zajmuje, są wymagania, ale Takie na przykład. Ogólne bardzo. E, tak, a dziennik mm. na przykład jest trochę niedostosowany tam. Na przykład w dzienniku jeszcze można znaleźć z tyłu e, dawne KNK, tak? Wpis, e, co już nie istnieje, także tego nikt nie, aktu nie a aktualizuje. Fajnie by było, jakby ktoś się tym zajął. Może <laughs> ktoś, <laughs> 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 <w> naszej widowni. <laughs> Tak. Ale mamy też e, taką wspólną e, sieć po Akademii Liderów Dokładnie. Oświaty, mm -hmm. gdzie cały tak. czas utrzymujemy mm, kontakty, gdzie się właśnie wymieniamy e, między innymi też projektami, e, czy jakąś ciekawą literaturą. E, Ale też takim codziennym wsparciem. Tak. tak. Słuchaj, jak ty to robisz? <śmiech> tak. <śmiech> tak. Tak. Czy ktoś ma A, jakiś czy plan, ktoś, tak, czy ktoś tak. ma z, tak coś tak, innego, tak. co jest potrzebne w pracy świetlicy? Jak rozwiązać ten problem? Także to jest właśnie to jest tak. to cenne, co nam zostało po tej Akademii Liderów Oświaty. Tak, świetlica Ta też osobowość jest. nauczyciela może się rozwijać. Nie ja. to, A powiedz, bo też, bo z kolei wiem, że Ty też zajmujesz się budowaniem sieci świetlic. Tak, próbuję. Próbuję, ale z różnymi skutkami oczywiście, każdy jest bardzo zajęty, ale działamy. Właśnie teraz we wtorek mamy spotkanie. Świetlic skupionych w sychaczewskich szko szkołach Jest to propozycja mm, warsztatów plastycznych dla dzieci, ale przy okazji ja wykorzystuję ten moment i porywam wychowawców, którzy przychodzą z dziećmi i właśnie wymieniamy się doświadczeniami albo wspieramy w taki sposób, no rzeczywiście, jeżeli w różnych świetlicach różnie wygląda codzienność i niektórzy są naprawdę bardzo obciążeni pracą i samą, samym brakiem przestrzeni do tego, żeby zaistnieć, samym obciążeniem ilością dzieci. To jest praca naprawdę, musimy zadbać o nasz komfort ale też no, pamiętać o tym, że, żeby wspierać się wzajemnie. Jest to moment oczywiście do tego chociażby, żeby my nie mamy kiedy porozmawiać. Rady w szkole skupiają się na rzeczywiście ważnych sprawach, musimy omówić różne rzeczy, natomiast... O świetlicach no jest dobrze działa, opiekują się dzieci wszystkie są, żyją jedzone dobrze. To jest ten poziom to jest taki nie poziom podstawowy. podstawowy. Natomiast mnie interesuje, interesował zawsze rozwój człowieka, rozwój nauczyciela, ale też rozwój osobowości wychowawcy świetlicy. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo to, jak nas dzieci widzą i jak nas postrzegają, musimy sobie o tym zdawać sprawę, że są tak świetnymi obserwatorami, wyczuwają. Ee, że dzisiaj to ma pani, pani zły dzień, albo no, tak pani, a pani pięknie wygląda, ale to, to jest ważne, oczywiście. Natomiast y, ta świadomość, że mamy bardzo duży wpływ na dziecko y, od uczenia komunikacji podstawowej do rzeczywiście zwracania uwagi na wartościowe rzeczy. No to jest niezwykłe. No i, my i tak jesteśmy obciążeni większą ilością godzin niż nauczyciel. Nasza godzina to nie 45 minut, tylko nasza godzina to rzeczywista godzina. Tak, i no jest to ciężkie, ale no. Pomimo tego, że jesteśmy uśmiechnięte i zadowolone, opowiadamy tutaj jakieś niestworzone rzeczy, to y, też mamy chwilę załamania, słabości i wypalenia. Każdy jest zmęczony, każdy może być chory, ale to jest ważne i to naprawdę sama świetlica z dziećmi i z murami nie, nic nie da, jak nie będzie tam osobo, osób, które świadomie, odpowiedzialnie spędzają aktywnie z dziećmi czas wolny. To jest jedno z pytań, do, do tego dopowiem jednym z pytań z naszej, od naszych widzów. Jest właśnie takie pytanie o to, skąd czerpiecie pomysły? Opowiadacie o bardzo wielu rzeczach, o, o, o niezwykłej różnorodności działań. Skąd czerpiecie pomysły na działania, I, ale też w ogóle na podejście, na, 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 na Waszą pracę? No myślę, że przede wszystkim chcemy się rozwijać. Stąd też ta Akademia Liderów Oświaty. Chcemy zakorzenić coś, tak? Coś nowego w świetlicy, właśnie, żeby. Mhm. Bo je, to są, rozumiem, że to, to Akademia świata to jest ten kurs. E, czy szukacie też różnych innych szkoleń? Czy to są Szukamy. bardziej tak, e, to w internecie? Jak to wygląda? Tam wychowawcy czy? świetlicy mają dużo e, pomysłów. Tak naprawdę skąd oni czerpią? No pewnie tak jak my. Poszukują, tak? tak? Nauczyciel to taki zawód. A, Taka ciekawa osobowość, coś, musi być. Który klarowy. poszukuje, mhm. który się rozwija. A, Część pomysłów pewnie też nam podsuwają dzieci, bo jeśli czymś tam się interesują, to chcemy im pomóc w realizacji tych marzeń, potrzeb. Ja czasami sobie przyglądam na przykład strony innych świetlic i tak, patrzę, co było, tak, co tak, było realizowane tak. w innych świetlicach, i czym ja mogę też tak, w co wejść, w jaki projekt właśnie jakie mhm. zajęcia ciekawe można przeprowadzić, jakie koło zainteresowań nowe. Yy, I stąd się czerpię, albo z doświadczenia od innych właśnie ludzi yy, przez wymianę, tak, yy, przez rozmowę ale są też różne czasopisma, z których tak. chętnie podpieramy się w codziennej pracy, a czasopisma, ale portale internetowe, grupy wsparcia, no przeróżne informacje. Mhm. To tak, y, trochę zdziwiło was widzę to pytanie. Trochę, mm. To trochę charakterystyczne że podejście takiego, że nie spoczniecie, jeżeli nie. Nie. Dokładnie. Nie znajdziecie. My jesteśmy takimi też pasjonatkami, lubimy swoją pracę tak, i dlatego, tak. że ją lubimy, to staramy się, żeby ona nam dawała satysfakcję, tak? Żeby, tak, żeby Jeszcze jest to, no właśnie, um, dopowiem ci, y, przychodzą inni wychowawcy, nauczyciele i coś. Słuchaj. W świetlicy naprawdę znajdziesz pomoc. Jak niematerialną, to mentalną. Powiedz, jak ty to robisz? Albo nie wiem, bo nie mam pomysłu. Powiedz, co, co tu. I tak nawet nie dopowie do końca pytania osoba. Coś zawsze, jakaś rada się znajdzie. Wszystkie drogi prowadzą w domu do to w domu, tak. Jeśli dziecko tak. nie wie, gdzie ma lekcje, nie no, to w świetlicy. To jest, tak jest tak, problem. Zapomniał zeszytu, kartki tak. albo kredki. Tak, Jak coś tak. to... W świetlicy no. wszystko jest można. Wszystko tak, dokładnie. Nie. Ale to nie tylko dzieci, bo i czasem dorośli pracownicy placówki szukają wsparcia w świetlicy. Niekoniecznie na głównej sali, ale gdzieś z boku, w zakamarku. Tak, bo tam jest właśnie to, to jest miejsce, taka... gdzie my tak, możemy znaleźć czas dla innego człowieka. Mhm. Bo nie jesteśmy, jak to już Aneta powiedziała, obciążone realizacją programu, podstawy programowej, tak, jakiegoś. Tylko możemy właśnie spojrzeć, czy na dziecko, tak, czy dana osoba, jak się czuje w danym dniu i realizować to, co jest dobre w tym momencie. Mhm. Tak. Powiedzcie, patrzę tak sobie jeszcze na, nasz, na różne tematy, które chcieliśmy rozmawiać. Wracając do współpracy z kadrą szkoły, trochę mówiłyście o komunikacji z wychowawcą w trudnych sytuacjach. Mhm. Kiedy trzeba porozmawiać z rodzicem, tak, to się dzieje z dzieckiem. Jak to wygląda w takich trudnych sytuacjach? Jak się komunikujecie? W mhm. trudnych sytuacjach właśnie ja tutaj jestem ostatnio bardzo zadowolona. Mam wychowawcę, właśnie klasy, który bardzo wspiera mnie, wspiera wychowawcę świetlicy, gdzie jest właśnie problem tutaj wychowawczy z pewnym dzieckiem. Mamy wzajemnie się wspieramy, organizujemy właśnie grupę taką, rozmawiamy na temat tego, co się dzieje, co się dzieje z dzieckiem. Podpytujemy psychologa, pedagoga, oni też nas wspierają. W tych działaniach, później umawiamy się z rodzicami, ustalamy kontrakt, i tu wszystko, właśnie to jest y, ta całość. Mhm. Gdyby zabrakło tu właśnie jakiejś strony, y, na przykład zabrakłoby wychowawcy klasy, to już rodzic mówi: A tak, to tylko się dzieje u pani, tak? mhm. u pani na świetlicy. Dlaczego? A jeżeli ja mam wsparcie wychowawcy klasy, y, to jest o wiele lepiej, tak? bo mówię, to jest takie wspólne nasze działanie. No, dla dobra dziecka tak naprawdę. Tak, ja, ja też mam same pozytywne doświadczenia, mm -hmm. że mm, czasami wystarczy tylko porozmawiać z wychowawcą klasy. A gdy problem jest bardziej złożony, to jakby no, spotykamy się w zespole. Czyli mm -hmm. wszystkie osoby, które pracują z dzieckiem, y, ustalają wspólny plan, w zależności od tego, jak, jaka jest specyfika, bo wiadomo, że inaczej jest w ławce, inaczej jest, jest w świetlicy. Y, więc. Y, Tutaj jakby ta interakcja jest obupólna, bo i specjaliści, psychologowie, pedagodzy wspierają i wychowawców świetlicy, ale też czasami bardzo dużo dowiadują się od nas. Mhm. Od Właśnie dziecku. moje pytanie, te, drugie pytanie, które mi się pojawiło, to też do was się zwracają e, pracownicy szkoły. Mhm, tak, e, tak, zdarza się m. oczywiście. No tak, inaczej dzieci od, z nauczycielem w klasie, dzieci... Się uczą i mają zadawane lekcje, a z nami odrabiają. Dlatego mm. y, znaczy, no, mówię tutaj troszkę tak żartobliwie. Natomiast y, z racji tego, że moja placówka jest małą placówką, to ja mam bezpośredni kontakt z każdym nauczycielem od razu, ale y, y, chciałam powiedzieć jeszcze takiej rzeczy, która mi się teraz nasunęła y, do głowy, że my wspieramy te dzieci, które y, wychowawca nam jak gdyby zleca pod szczególną opiekę czy jakąś tam pomoc ale też pracujemy z tymi wskazanymi, żeby rozwijać ich. To jest, to jest moment na wyćwiczenie czegoś, czy na, na y, takie pole dodatkowe, taką wartość dodaną tego wszystkiego, ale też praca z uczniem uzdolnionym szczególnie. Mm -hmm. to, to jest fajny moment na podzielenie się nawet na świetlicy. Y, mogą sprzedawać te swoje y, pomysły i y, na, na wykorzystywanie tego czasu wolnego. To jest... Y, no i wiedza, którą mamy, możemy się podzielić z wychowawcami. Tak. My ostatnio na przykład, u nas jest też taką już tradycją pasowanie na świetliczaka uczniów, którzy przychodzą do świetlicy i na końcówkę właśnie tego pasowania zawitała, zawitał wychowawca tej, tejże klasy i tak się zdumiał, że dzieci tak wspaniale właśnie potrafią przedstawiać coś, potrafią śpiewać, że e, powstał pomysł zorganizowania wspólnych jasełek z wychowawcą świetlicy. Także e, myślę, że wzajemnie właśnie one mogą, mają tą samą grupę, te same dzieciaki. Właśnie tutaj e, jedni mogą dydaktycznie rozwijać, a my możemy rozwijać pasje, zainteresowania, i jak, jak to scalimy, to naprawdę e, większy efekt, będzie większy hmm. efekt, tak? tak? Z poprzednich naszych rozmów pamiętam Beatę o historii, że wracali do ciebie rodzice, nauczyciele nawet starszych klas. Już tak, kiedy... tak, to jest, to, to mi to mi jest tak. taka um, trochę też um, satysfakcja, że jednak nie zapominają o nas hmm. <laughs> wszyscy, ale um, wtedy, kiedy dzieci przechodzą z młodszych klas do starszych, jest to moment rzeczywiście taki, no, dla nich pewnie jak, jakaś bariera, jakiś kolejny, kolejny etap. Nie o wszystkim napisane jest w świadectwie nauczycielem, wychowawcy czwartej, piątej, szóstej klasy dowiadują się i Brakuje im informacji o dziecku, o tym, o tym jego funkcjonowaniu w grupie. Dzieci zmieniają się wraz z wiekiem, ale takie podstawy, taki, taka ich osobowość, która jest znana wychowawcy świetlicy z tego czasu właśnie wolnego, bardzo się przydaje starszym wychowawcom, wychowawcom w starszych klasach, bo Zagospodarowanie przerw, czy czas wolny, czy nawet zajęcia wychowawcze, które prowadzą, no, chyba im y, 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 jak gdyby uzupełni y, tą wiedzę i ten obraz dziecka, które y, mają przed oczami. Y, nie pamiętam o przykładzie, ale <todgłosy> <todgłosy> y, tendencja jest na pewno taka, może dlatego, że mam małą placówkę, dlatego y, wszystkich znamy i do ósmej klasy y, każde dziecko nas poznaje, także super. U nas y, okay. na przykład jest, y, jest też tak, że my jesteśmy specyficzną placówką. Pomieścimy się w czterech budynkach. Mm -hmm. I w każdym z czterech budynków jest świetlica. Y, I też jesteśmy dzięki temu właśnie, y, że jakby szkoła jest podzielona na te budynki. Y, to na przykład w jednym budynku mamy sześć oddziałów, y, w drugim mamy osiem oddziałów. tak? Y, i też jest coś takiego właśnie, że bardzo blisko jesteśmy wychowawców klasy. że nie da się nie współpracować po prostu, yy, tak i wymieniać się doświadczeniami, wspierać wzajemnie. Yy, na takim małym terenie jest to nieuniknione. To, jakby to pomaga w współpracy. Bardzo, bardzo. Pewnie pomaga, tak. I, I w przekazie informacji. Dokładnie. Ale to jest takie naturalne, że się z wszystkimi współpracuje. Mhm. Mhm. Czy miałbyście w, w, w tym względzie, w tej właśnie, jeżeli chodzi o tą współpracę, jakąś też taką może wiadomość, którą byście chciały przekazać, czy do pracowników świetli, czy do innych pracowników szkoły, m macie tutaj teraz taką szansę. <śm> 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 no, trzeba być otwartym mhm. i trzeba y wspólnie działać dla dobra po prostu dziecka, żeby go rozwijać wszechstronnie. A w świetlicach pracują naprawdę fajni ludzie tacy ciekawi, tacy no to Też są mama i tata. Ale właśnie o tak szerokim wykształceniu i tak niektórzy mają wiele fakultetów połączonych, że naprawdę dziecka nie trzeba wozić na różne zajęcia po całym mieście, tylko po prostu posłuchać troszkę wychowawcy świetnicy i no, może udzielić rady, pomocy, a więc wsparcia wielkiego. Natomiast fajnie jest czuć taką... Opinie czy sądy wydawane o wychowawcach świetlicy y, minęły chyba czasy już tych świetliczanek, które y, siedziały za biurkiem i sprawdzały tylko czytałem się, krew się nie, nie leje gdzieś. To, to, to minęło dawno. Natomiast i świetlica nie jest y, właściwie, no, nie jest postrzegana jako miejsce, tylko jako nie wiem, spędz... no, pocz poczekania, przechowania, nie wiem, jakie tam jeszcze często. epitety y, przyklejane. Natomiast jest to ciekawe miejsce i przy dobrym zrozumieniu dyrekcji, jak ważny jest komfort pracy też tego zmęczonego ilością godzin wychowawcy świetlicy i no, to, to dużo daje. Takie poczucie, że no, jesteśmy ważni, wspierani, zauważani. No i czasem przez rodziców. A ja się jeszcze wtrącę no. do Batki, tutaj Bata, że taki apel też do dyrektorów. No żeby przestrzegać przepisów. Tak, jest 25 tak, osób na jednego tak. wychowawcę świetlicy, żeby nie zdarzało się tak, że, że jest więcej. tak, Że te świetlice są przepełnione i brakuje wychowawcy na przykład do danej grupy. To jest bardzo ważne. Bardzo ciężko jest komukolwiek doradzać w tym względzie, bo każda placówka to taki inna, swój, specyfika. inna specyfika, inne środowisko. Natomiast serce boli, jeżeli kierownicy świetlic, czy po prostu wychowawcy w placówkach, gdzie nie ma kierowników świetlic, no nie są doceniani, nie są zauważani i co ja mam zrobić, bo mam tyle dzieci w, w jakimś tam danym momencie, no, no co, no proś o pomoc dyrektora, nie rozumie, nie słucha, nawet to są bardzo ważne problemy. Ja pozdrawiam serdecznie mojego dyrektora, bardzo rozumny człowiek mm -hmm. i mm -hmm. bardzo nas wspiera. Ale Wróćmy, to tak. możemy też tutaj odnieść się do jednego z pytań z, mm -hmm. z naszych widzów, który właśnie miał takie pytanie, jeżeli chodzi o stronę organizacyjną. Jak wyglądają, jak są zorganizowane wasze świetlice? W jakich się pomieszczeniach mieszczą? Powiedzcie może. Znaczy ja powiem, bo, bo mam mniej, mniej do powiedzenia <laughs> nie, niż dziewczyny, ale moja świetlica y, pracuje y, godzinę pracy to o 7 17. Pracujemy, mamy y, przypisane dwie sale y, połączone. Jedna jest do cichej pracy, druga do zabaw i do y, przebywania takiego codziennego. Y, przewija się dziennie u mnie 140 y, dzieciaczków i jest to tak no... Y, nie, nie jest to systematycznie, bo tak rotacyjnie. Pracę mamy w szkole na dwie zmiany. No i czasem jest ciężko, a czasem jest bardzo sympatycznie. Natomiast Ilu wychowawców jeszcze powiem. Wychowawców na stałe, wychowawców mam trzech, z moim etatem, trzech wychowawców świetlicy na pełnym etacie. Natomiast mam jeszcze cztery osoby dochodzące, znaczy uzupełniające etaty, ale są też wychowawcami świetlicy. Ten jeden etat jest taki podzielony między czterech wychowawców. Mm -hmm. To tak wygląda u Czyli mnie. trzy pełne etaty. I Właściwie etaty. etatów mam cztery. I, tak, i czwarty cztery, to Przepraszam, osoby. Udało mi się wywalczyć od razu, mm -hmm. powiem pół etatu jeszcze w tym roku, bo to tak no, bardzo, bardzo mi było potrzebne. Jeszcze, jeszcze ręce do pracy. Natomiast yy, Jestem zadowolona z obsady i tak nigdy nie jest yy, tak, że na jednego wychowawcę przypada tam jakaś straszna grupa mm -hmm. dzieci. Jeżeli jest duża grupa, wtedy mam obsadę trzech, czterech wychowawców. Zależy. To od... ja tutaj jeszcze się wtrącę, też pozdrowię <noise> swojego dyrektora, bo <noise> naprawdę duże wsparcie tak, tak, tak. To, to dyrekcji też... to też jest właśnie... Bardzo dobre funkcjonowanie świetlicy, bo jak wspomniałam, mamy te cztery budynki, w każdym z budynków jest świetlica i tak naprawdę u mnie jest tak, że każdy wychowawca ma swoją klasę pod opieką. I jeżeli w klasie jest 20 osób, on ma też, też 20 osób, nie ma więcej. Mhm. Potem dzieci się rozchodzą, zostanie trochę mniej i on z tymi dzieciakami jest i może robić fajne rzeczy, ale to jest właśnie... Duże wsparcie dyrekcji, to jest... Czy to też sparty... znaczy, że świetlica jest później w klasach, szko... Nauczycie... nauczyciele świetlicowi dalej są w klasach, w których się dzieci uczyły, czy ma to są osobne Różnie. Jeżeli chodzi o zeróweczki, to tak. Mhm. To nauczyciel, wychowawca świetlicy wchodzi do sali dzieci. Tak? czyli mhm. dzieciaczki skończyły już tutaj e, s, tak, s, swoją edukację z panią i wchodzi wychowawca w świetlicy jest z tymi dziećmi w tej samej sali e, natomiast na innych budynkach trzech pozostałych jest inaczej mamy też świetlicę dla klas starszych 4-8 nie, nie chodzi tam wielu tak, uczniów ale też jest jest miejsce dla dzieci integracyjnych bo jesteśmy szkołą integracyjną te dzieciaki potrzebują czasami wyciszenia na przerwie bo na przerwie dużo się dzieje jest dużo Bodźców. A, mi, a świetlica jest tym miejscem, gdzie on może przyjść i się wyciszyć. Tak? Jest ta pani siedzi, on wie, że zawsze w tym samym miejscu. E, I to jest też właśnie e, takie okay. bardzo dobre dla tych dzieci. Mm -hmm. Bardzo dobre. I z ilu osób jeszcze, powiedz, składa twój zespół? E, mój zespół składa się z 16 osób teraz. Bywały czasy, że było ich dwudziestu kilku, teraz jednak jest troszeczkę mniej uczniów już, ale ze względu na specyfikę tak, pracy naszego miejsca, są te cztery budynki, jakby nie ma problemu też właśnie z tą opieką, z tym, z przyznawaniem tych etatów, tak? Bo może nie wypadać to z liczby uczniów, ale jednak no, w każdym budynku jest potrzeba, żeby z dziećmi się zaopiekować i z tym nie ma najmniejszego problemu. Także myślę, że dzieci mają bardzo dobre warunki, tak? I w jednym z budynków, w dwóch w sumie, nawet można i powiedzieć, że świetlica dla, dla starszych klas korzystają z sali gimnastycznej, tak? Bo to jest też bardzo, bardzo dobre dla dzieci, tak? Bo dzieci potrzebują tego ruchu, szczególnie jak jest okres zimowy i nie można wyjść z nimi na, na świeże powietrze, bo albo pada. Można, mo mogą skorzystać też i z sali gimnastycznej. Łanetki, pewnie, bo Anetka to ma duży zespół, bardzo. Tak, tak. Ej, ja, ja też mam to szczęście, że mam e, mądrą panią dyrektor i mądrych wicedyrektorów, wicedyrektorów, którzy e, wiedzą, jak ważną rolę pełni Świetlica, więc e, my jakby różne decyzje podejmujemy wspólnie. Między innymi decyzja to, że e, taka, że e, wychowawcy w klasach e, ustalają sobie wycieczki w godzinach swojej pracy po to, żeby nie burzyć pracy świetlicy. No to też jest taka decyzja e, podjęta no. ze względu na funkcjonowanie mhm. świetlicy. E, u nas to wygląda tak, że nasza szkoła też się mieści w dwóch budynkach. W jednym budynku są e, dzieci z drugiego etapu edukacyjnego i tam mamy świetlicę dla e, klas 4-8. E, a w drugim budynku są e, jest oddział przedszkolny i klasy 1-3. I tam e, każda, e, każdy, e, każdy poziom ma swoje świetlice. Obecnie klasy pierwsze mają trzy sale do dyspozycji, e, klasy drugie jedną dużą salę i klasy trzecie też trzy. Poza tym e, możemy korzystać z wszystkich sal, które są w danym momencie wolne w szkole. Hmm. Nie korzystam. To są sale przygotowane e, dla potrzeb dzieci do spędzania e, takiego czasu, jaki spędza się w świetlicy. E, oczywiście każda sala jest dostosowana do wieku. Te starsze dzieci e, mają piłkarzyki, stół pingpongowy. E, Dobre wyposażenie. Tak. E, więc e, no no, naprawdę jestem szczęściarą, tak? I, dzieci I nasze wiesz, tak, są. I masz wielkości zaspokoju? E, obecnie to 20 osób. I, I też jest to szczęście, że są to tylko wychowawcy świetlicy. Że nie tak, tak nie jak jest to bolączka w innych szkołach, że to są takie osoby no, dochodzące, tak? One nie identyfikują się z tym miejscem i jest to pewnie trudne. żeby... Nie, powiedzcie trochę, jak jest, dlaczego to jest problem? Bywa problemem takie uzupełnienie etatów. Moim zdaniem to jest problem właśnie tym, że osoby takie nie identyfikują się ze świetlicą. Jeśli my mamy zespół, mamy wspólny cel, mamy zaufanie do siebie, możemy realizować bardzo dużo rzeczy, między innymi projekty, czy jakieś akcje charytatywne, bo znamy się, ktoś jest odpowiedzialny za coś, mamy do siebie tak naprawdę prywatne telefony, bo nie mamy służbowych. Często poświęcamy też swój prywatny czas, ale myślę też, że dlatego, że jesteśmy zespołem. Dokładnie. Jakby chcemy Dokładnie. działać razem, a dochodzące osoby na dwie godziny, ponoć się tak zdarza w niektórych szkołach, że są to dwie godziny, no to oni tak naprawdę przychodzą, są z dziećmi, oczywiście, tak, proponują im zajęcia, ale to takie poczucie tej pracy zespołowej i że jest to moje miejsce. Ja chcę, żeby był tam porządek, chcę, żeby było estetycznie. Ale trudno Jeszcze właśnie takie osoby, które dochodzą zaangażować w jakiś projekt świetlicowy, w jakąś akcję, no bo one są tylko właśnie na przez chwilę. te dwie godziny mm -hmm. na chwilę przyjdą i już są jakby myślami Myślę, tak. tak przy swoim przedmiocie tak naprawdę. Mnie się wydaje, że jest tutaj problem chyba troszeczkę głębszy, bo poprzez nadanie kwalifikacji dla każdego nauczyciela pracującego w szkole, do tego, żeby był wychowawcą świetlicy, bo od któregoś tam parę lat wcześniej było takie rozporządzenie wydane, zrobiono niektórym ludziom po prostu krzywdę, bo no, niekoniecznie muszą uzupełniać etat na świetlicy osoby, które absolutnie nie potrafią bawić się z małymi dziećmi. Albo są tam, no, tak jak mówiłyśmy, na chwilę, ale nie jest to, źle się czują, nie lubią małych dzieci. Muszą z racji etatu uzupełnić na chwilę, no gdzie? No w świetlicy. To jest też zupełnie inna forma pracy, rozumiem. O, tak, tak, to jest tak. Y swobodne zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, y co prawda pod przymusem pedagogicznym, jakby to nie, nie rozumiał ktoś. W każdym razie nie są dla każdego nauczyciela. Tak jak nie każdy lekarz powinien być lekarzem, tak nie każdy nauczyciel powinien pracować w świetlicy. Nie jest to miejsce dla wszystkich, nie każdy lubi. I to rozumę. Tak. To jest, też jest, trud... Natomiast... to jest też trudna praca tak organizacyjnie, tak. bo jedni wychodzą, przynajmniej, bo u mnie to są grupy yy, na przykład pierwszych klas, ale jest kilka pierwszych klas. To tak jedni wychodzą, drudzy przychodzą, jedni mhm. idą na obiad, jedni idą na zajęcia dodatkowe, mhm. więc to też trzeba mieć takie duże umiejętności tak. organizacyjne mhm. i takiego dostosowywania Taką się do chwili. Do do e -sytuacji, elastyczność i wychowawczą m. i też. osobowość bardzo elastyczną, bo tam się zmienia cały czas. I, i dzieci, i czas, tak, i tak. forma się pracy za tak. tak, tak, tak. No. A jednak nauczyciel y, szczególnie przedmiotowy, jak wejdzie tak, na lekcję, tak. to ono już ustalony plan systemat. działania. Schemat. Lekcja trwa 45 minut i tam się nie dzieją takie rzeczy, które się dzieją u nas. Tak? Trwają zajęcia: ktoś wychodzi, ktoś wchodzi, tak, ktoś Jak Tu trzeba zapisać, tu tak. trzeba wypisać, tu rodzic odbiera, ma jakąś sprawę, trzeba no. wyjaśnić. Tak, Wie, wielość, wielość tak, zadań tak, tak. kierownika jest, naprawdę nie wiem, czy pamiętacie, dziewczynach spisywałyśmy, co w swoich zadaniach ma kierownik świetlicy. No, Michał miał trzy strony spisane. Mhm. Natomiast nie jest to... nawet o budowanie czołgu tutaj. <laughs> tak, w każdym razie, w każdym razie, no, mm, nie każdy powinien pracować w świetlicy. Nie każdy powinien być e, odpowiedzialny za czas wolny dzieci. Ja tutaj jeszcze no, bo, dodam, że a? właśnie fajnie by było, mhm. emocji, że, żeby ta świetlica była taką, jaką chcemy, żeby była e, miejscem rozwijającym dzieci żeby właśnie zatrudniać osoby, które chcą pracować mhm. na świetlicy. Mhm. Żeby to, by, to byli ludzie pasjonaci, którzy lubią swobodną pracę z dziećmi. Ja mam na przykład niektórych wychowawców w świetlicy, którzy mają wykształcenie jeszcze inne, dodatkowe, bo nie są tylko po pedagogice, ale na przykład mogą uczyć w klasach 1-3, mogą przejść, bo są polonistami i nie chcą, bo, bo mówią, że oni nie lubią tą swobodę pracy w świetlicy. Że nie, nie lubią tego napięcia, tak związanego z podstawą programową. A tu mogą się realizować w inny, w inny no sposób właśnie. i mogą wymyślać. Swoje, swoje pasje i zainteresowania przenosić. Dokładnie. Na, tak. Na, tak. W swobodniejszym tak. terenie. No tak. Bardzo Dlatego, dobre miejsce. Zachę... są też tacy, nie? którzy męczą się. Są tak. też. są. Dlatego zachęcajmy ludzi, którzy rzeczywiście lubią pracę swobodną z dziećmi do tego, żeby przyjść i pracować na świetlicy, mhm. bo tam mogą się i oni zrealizować i mogą realizować pasje dzieci. Tak. Powiedzcie jeszcze wracając do, rozmo do do tego, w jaki sposób pozyskiwać osoby do współpracy z świetlic. Mówiłyście tutaj o bardzo wielu różnych przykładach. Jednym jest oczywiście pozyskiwanie środków, ale też mówiłyście o wolontariuszach, tak, którzy przychodzą pomóc, mówiłaś o drużynie harcerskiej. Mhm. Jak pozyskiwać takich zewnętrzne os osoby do współpracy? Ta fundacja AWE też była chętna, prawda? Tak, to znaczy pisać, pytać, tak. zachęcać. Y i ludzie chcą się angażować, opowiadać, tak, co u nas się dzieje. I naprawdę ja na przykład ostatnio wysłałam librusem do rodziców właśnie takie zapytanie, czy jakiś rodzic jest, który ma jakąś pasję i chciałby się z nią podzielić na świetlicy. I odezwało się paru rodziców, i myślę, że coś z tego wyjdzie. W przeszłości też przychodzili rodzice, którzy prowadzili różne warsztaty. Mama piekła pierniczki, bo lubiła piec, jedna mhm. robiła stroiki bożonarodzeniowe, broszki były szyte z jedną mamą, bo była krawcową. Także zachęcajmy, rozmawiajmy. A też możemy stwarzać takie sytuacje, że właśnie poprzez zaproszenie osób, które to znaczy w naszej świetlicy swego czasu były takie prowadzone spotkania z ludźmi znanymi, w danym akurat na słuchaczewie. I to też poprzez takie polecenia, poprzez jakąś takie wskazówki, no mówimy też o sobie, ale też. Dajemy możliwość tym innym, żeby właśnie zaistnieli u nas. Nie tylko u nas, żeby było głośno, bo nie jest głośno naprawdę, bo to, to dodatkowa y, aktywność potrzebna, ale miejsca na rozmowę o, o mieście, o. o, 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 o I kogoś historii. udało się udało zaprosić? Kto? E, udałem się zaprosić babcie wychowanki, która była y, więźniem obozu w, w Oświęcimiu opowiadając historię dzieciom, ktoś o nas znowu usłyszał, gdzieś było nagrane jakieś wywiady i tak dalej, ale mówię o takim momencie właśnie, że to przez rodzica, ale też, no nie wiem, dzieci bardzo chętnie i szczerze opowiadają o tym, co się dzieje wkoło i gdzie były, i co słyszały, i co robiły. Ale też no, ze stron nie wiem, czy miasta, czy powiatu, akcje przeróżne są. Można kogoś tak. wybrać Trzeba po szukać, prostu, szukać. aktywnie poszperać. Działać. Ale można Działać. się też zgłosić do, do dzielnicy, na przykład jak u nas jest, mhm. mamy... Tak, są punkty takie promocyjne. Dokładnie. Można... I tam można też poprosić o dofinansowanie bo ja się też staram rokrocznie, bo mamy Olimpiadę Świetliczaków mm -hmm. i rokrocznie tak, dostajemy wspieram. właśnie ufundowane pochary, medale dla dzieci. To też jest duże wsparcie tak, dla nas. Taka Aj. impreza mm -hmm. wszystkich świetlic w naszej tak. dzielnicy. A jeszcze Czekamy dokładnie. na nią rokrocznie. Tak, dzieciaki wspaniale się bawią tak. i to jest właśnie też taka nasza motywacja do działania. Ta wspaniała zabawa, ten doping dzieci, ten hałas właśnie, krzyk, mm -hmm. jak dzieciaki biegają, rywalizują. To jest to, co nas napędza. Tak, w działaniu tak naprawdę. Wy też korzystacie z takich y, środków dodatkowych na, na działania? Z, znaczy, wspiera nas oczywiście Urząd Miasta. Jeżeli zwracamy się z prośbą o jakieś nagrody czy pomoc w sfinansowaniu, y, to możemy liczyć na Urząd Miasta i na naszą szkołę, tak ogólnie na dyrekcję, mhm. ale i na Radę Rodziców. Tak. I radę rodziców. Tak. tak, ale ja na przykład, jeszcze kiedyś, y, nie mieszkając w Warszawie, mieszkając w mniejszym mieście, to zwróciłam się z prośbą y, o dofinansowanie wycieczki. Do y, po prostu małego przedsiębiorcy. Mm -hmm. I po, prośba została y, rozpatrzona pozytywnie, dostaliśmy dofinansowanie. Do sponsora. Tak, mm -hmm. do sponsora i to wyjechaliśmy. Sponsor, że jakaś taka lokalna firma. No, lokalna tak, firma, także myślę, że tak. nie należy się tego bać. Po prostu trzeba napisać nie. pismo mm -hmm. i czekać, bo prawie w każdej fir w firmie są jakieś właśnie takie środki na, na zagospodarowanie. Mm -hmm. Tak. Y Czasami w tych dużych firmach takich znanych. No, okay. y y markach, naz, naz, takich ogólno znanych w Polsce. E, jeśli się napisze, tam są takie działy, tak, które... Działy promocyjne, e, promocyjne tak, które, które mogą wesprzeć Współpracę i, i pomóc. Mhm. tak e, Czy w zajęciach, czy z jakimś właśnie takich e, gadżetach marketingowych, które... Tak. Mogą być to tak. My mamy na przykład. Procesu. Nie chcę tu wymieniać tych nazw. No, tak. <noise> mamy też rodzica, który właśnie też pracuje w jakiejś firmie robiącej reklamówki różnego rodzaju i on to nam przynosi. To są nasze nagrody dla dzieci, na przykład za konkurs, w systemie motywacyjnym, mhm. tak, na przykład co miesiąc. Także też nas wspiera, trzeba rozmawiać. Ja, tak myślę, że właśnie... ja mi ja oknem. Tak. Trzeba po prostu rozmawiać, pisać, i, poprosić, Tak. jak nie otworzyć się na proszę, imię. to się nie? otwiera drzwi, tak, tak. Ale. Czy w swojej pracy macie czas na pracę z dziećmi? Czy prowadzicie też zajęcia? Tak. 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 Mamy no. czas, ale e, u mnie to jest bardzo <coughs> trudno. Powiem szczerze, e, ogarnięcie. E, tak obowiązki i ogarnięcie czterech budynków, to przemieszczanie. przemieszczanie się, <laughs> gdzie ja muszę właśnie no, doglądnąć pracę tak naprawdę, zobaczyć jakie są problemy wychowawcze, czasami do rozwiązania, w udzielenie wsparcia, zajęcia obserwowane. Tak w ogóle cała organizacja pracy świetlicy. Ale też wychowawcy e... czekają aż, aż przyjdziesz, bo mają tak naprawdę różne sprawy. Tak. E praktycznie jak się wchodzi do szkoły, to od razu ktoś przybiega i a jak się jest w jednym budynku, się, tak, przejdzie na następne, tam też przychodzą. E, I czasami, by, u mnie bywa czasami tak, że ja e, na przykład spóźnię się e, bądź, e, bądź nie zdołam dotrzeć na przykład, bo zostanę wezwana gdzieś, bo muszę zrobić coś innego, tak, w tym A stałe zajęcia takie wpisane w tygodniu, tak. w miesiącu, w tygodniu? Jak mm -hmm. mm -hmm. to co ciebie, ciebie, Aneta? Generalnie tak, ale jest to bardzo trudne. Trzeba mieć dużą samodyscyplinę, żeby w tak dużej szkole jeszcze jak się przemieszczasz, żeby, żeby być na czas. Ale e, jak się pracuje z dorosłymi, e, to tęskni się za tymi zajęciami z dziećmi i za tym kontaktem. Tak, ja mniejszej w świetlicy. mniejszej świetlicy jest tak, że e, też sprawuje normalnie dyżur opiekuńczo-wychowawczy i prowadzę wtedy zajęcia z dziećmi. Normalnie z grupą, e, ale e, wielość obowiązków czasem też od, od, odciąga albo nie mm -hmm. pozwala na to, żeby e, tak w pełni e, e, wejść w grupę. Ale staram się, bo, bo lubię. Hmm. Tak, tak. Czasami można robić indywidualne zajęcia tak, też. Tak, 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 bardzo e, Wesprzeć grupę, wesprzeć wychowawców, tak, no a też z pożytkiem tak. dla dziecka. Tak, oczywiście. Będziemy się powoli zbliżać do, do końca naszej rozmowy, ale w związku z tym chciałam jeszcze, dużo już zostało poruszone, ale powiedzcie właśnie czy macie jeszcze jakąś taką jakby, wiadomość do osoby, co byście chciały powiedzieć osobom, które rozpoczynają pracę w świetlicy. Może, może słuchają nas wychowawcy, którzy właśnie rozpoczynają swoją karierę albo osoby, które pierwszy raz prowadzą teraz zajęcia świetlicowe. No nie wiem, ja to bym chciała chyba życzyć y, wszystkim mhm. e, takiej satysfakcji z pracy, nawet jakiej nie ma na początku i widać naprawdę ciemny las przed nami. E, no, to takiego poczucia, że e, robimy naprawdę coś ważnego. E, mamy wpływ na małe dzieci. One o tym pamiętają, i nawet jeżeli teraz nieświadomie e, spędzają z nami czas wolny. Są zabawy, są zajęcia, są słowa, które zostaną w nich pamięci na zawsze. Jak to czynimy? Nie nam to oceniać pewnie, po latach nas ocenią dzieci. <laughs> Natomiast chyba <laughs> ta swoboda i mm, zrozumienie y, sensu pracy wychowawcy y, no, przychodzi z wiekiem, z czasem, z doświadczeniem. Proszę się nie, znieraża, nie, nie zniechęcać na początku, bo nie, nie jest łatwo, nigdzie nie jest łatwo ale taką swoją osobowością, chęcią rozwoju no możemy wypracować sobie naprawdę fajny kawałek swojej pracy zawodowej, ale no i życzę wszystkim chyba zrozumienia u dyrekcji. To jest, to, jest, to jest ważne, i w trosce o przestrzeń i o jakość pracy, o komfort naszych nas i naszych wychowanków, zaapelować do góry, ale a ja myślę, że to jest a, doskonałe miejsce do tego, aby rozwinąć swoje umiejętności pracy z grupą, żeby tak naprawdę poznać specyfikę szkoły. Masz do czynienia z, z wieloma ludźmi, z wieloma specjalistami. Masz okazję poznać różną grupę wiekową, i ten taki moment, kiedy zaczynasz pracę, to możesz w możesz zbudować swój warsztat. Masz mhm. na to czas. Bo umówmy się, jeśli z jakiegoś powodu nie mam czasu na takie rzetelne przygotowanie, to w świetlicy jest ktoś obok ciebie, kto ci pomoże, kto, kto, kto ci pokieruje i ty możesz, nie masz tego takiego obciążenia, że ktoś ode mnie wymaga, że mam ich tego i tego nauczyć, bo on musi zdać egzamin. Możesz rozwinąć swoje skrzydła. Tak, tam, możesz, tam, tak? możesz skrzydła, się rozwinąć, możesz sprawdzić y, swoje możliwości. Ja mhm. też rozumiem, że taki warsztat pracy z grupą w takich warunkach, kiedy ta grupa jest y, właśnie znowu żywa, <grym> żywiołowa. I... <grym> Wszyscy wychowawcy świetlicy, którzy jakby y, idą w kierunku y, pracy z klasą, to są dobrzy specjaliści. Dokładnie, tak. też się z tym zgadzam. <gulia> talenty. Są postawieni w takiej sytuacji, często właśnie w ślisku, jak już opowiadaliśmy, w takich różnych warunkach, mm -hmm. gdzie trzeba działać z minuty podejmować na minuty, decyzje. podejmować decyzje, się bo to. się zmienia coś, tak? Bo coś się opóźnia, obiad jest później, trzeba mm -hmm. coś mm -hmm. przeorganizować, że naprawdę trzeba uciszyć dużą liczbę dzieci. Na przykład też trzeba sobie wypracować mm -hmm. tak? jakiś system radzenia mm -hmm. sobie z dużą liczbą. Tak. I jak naprawdę. Y... Ludzie, którzy wychodzą ze świetlicy. Ja jak ja mówię, że mam wielu dzieci, wiele dzieci, tak, wśród nauczycieli e, w klasach wychowanych w świetlicy, to naprawdę ci ludzie sobie radzą. Kreatywność tak, e, tak. na wysokim poziomie. Naprawdę, w różnych <grym> sytuacjach, takich i trudnych, i ja właśnie też zachęcam. E, żeby przychodzili ludzie z pasją. Ludzie z pasją, bo jeżeli oni mają pasję, to oni zaszczepią tą pasję e, po prostu w drugim, e, w drugim człowieku, w małym człowieku i oni się nie wypalą przez to, bo przyjdą do pracy i będą robili to, co lubią. Tak? Mm -hmm. e, i, I też życzę wszystkim tego, żeby się nie wypalili w swojej pracy. Mi kiedyś życzył to e, właśnie też rodzic. Pamiętam w pierwszym roku swojej pracy jako wychowawca świetlicy, e, przyszła jedna mama i mówi. Wspaniale Pani pracuje i życzę Pani, żebyś Pani nigdy nie wypaliła. I tego wszystkim życzę, żeby, żeby właśnie się rozwijać zawsze i żeby się nie wypalić. Tak. To jest taka pasja, którą widać w Was i rozumiem, że, że życzy, żeby właśnie ją pielęgnować w sobie tak. i żeby, żeby ten ogień płonął. Um, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, za te głosy, za to doświadczenie, które, które można od Was dostać. Um, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Um, do następnego razu. Do <grym> widzenia wszystkim. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.